W Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie można zobaczyć wystawę poświęconą twórczości i życiu Marii Hiszpańskiej Neyman. Ekspozycja zatytułowana jest W cieniu krzyża, blasku zmartwychwstania. Stulecie urodzin Marii Hiszpańskiej Neyman. Zgłębiając się w twórczość, poznamy losy więźniów z obozu Ravensbrück. Maria Hiszpańska Neyman urodziła się 28 października 1917 roku w rodzinę znanego warszawskiego mistrza szewskiego Stanisława Hiszpańskiego. Rodzina Hiszpańskiej była od pokoleń zaangażowana patriotycznie, ale też lewicowo. W 1935 roku rozpoczęła studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pod kierunkiem m.in. Stanisława Ostoi Chrostkowskiego, drzeworyt, Karola Tichy malarstwo, Bonaventure Lenarta liternictwo oraz Wacława Waśkowskiego grafika. W czasie II wojny światowej wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej. W 1941 została aresztowana przez Gestapo i wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück z wyrokiem śmierci. Tam doświadczyła najbardziej mrocznej strony ludzkiego życia – lęku, bólu, poniżenia, głodu. Rysowała na skrawkach papieru, aby dokumentować okrutną codzienność obozowego życia. Zachowany instar do matki, Maria pisze o miłości do rodziny i o wierze w Boże miłosierdzie. W trakcie powrotu do Polski w lipcu 1945 roku zapisała w liście: życie zdaje się nie mieć sensu, ale nie ma też sensu zemsta. W efekcie doświadczeń wojennych nie znalazła zrozumienia i duchowego wsparcia, odeszła od kościoła. Starszy od niej o 15 lat Janusz Neyman, uczestnik powstania warszawskiego i brat jej koleżanki z Ravensbrück, Radny, zapoznał Marię z antropozją. W tym nurcie odnalazła swoją drogę duchową. W 1948 roku w kościele ewangelicko-augsburskim odbył się ślub Marii i Janusza. W kolejnych latach na świat przyszły dzieci. Maria pracowała, wykonując grafikę użytkową, między innymi winiety, herby. Nawiązała także współpracę z wydawnictwami, między innymi Czytelnik, Wiedza, Pax, dla których wykonywała ilustracje do książek, głównie o tematyce średniowiecznej. Wielki Testament, Złota Legenda, Opowieści o Cydrze, Pieśń o Rolandzie, Legendy o Królu Arturze i innych. Od 1965 roku artystka skierowała swoje zainteresowanie na dzieła sakralne stanowiące wyposażenie kaplic i kościołów i nadal wykonuje powszechnie uprawnione formy. Do końca lat 70. powstało wiele dzieł znajdujących się we wnętrzach sakralnych w Warszawie, Lublinie, Górze Kalwarii, Tarnowie, Puszkowie, Piwnicznej, Zbilitowskiej Górze, a także poza Polską. Hublingen. Za wnętrze kaplicy Matki Bożej Anielskiej otrzymała nagrodę imienia Pietrzaka. 12 stycznia 1980 roku wieczorem zmarł niespodziewanie. Kolejny raz, gdy w świecie rozgorzała dyskusja o wojennych losach ludzi mordowanych przez Niemców i Żydów, trzeba przypominać,
czym była wojna i kto był okupantem narodów.